Kilkadziesiąt osób zebrało się w ubiegłym tygodniu przed kultową Bieszczadzką Galerią nad Berechami, by wesprzeć Waldemara Witkowskiego. Artysta od 30 lat prowadzi na Przełęczy Wyżnej Galerię Sztuki. Teraz decyzją władz gminy Lutowiska musi to miejsce opuścić. Protestują przeciwko temu przyjaciele rzeźbiarza, a także okoliczni mieszkańcy, miłośnicy Bieszczad oraz turyści. Waldka poznałam właśnie tutaj przy szlaku. No i bardzo często później zaczęliśmy do niego przyjeżdżać, prawda, w to miejsce już historyczne. Wtopił się tutaj w krajobrazy, wrósł z korzeniami. No i w tej chwili po prostu chcą go stąd usunąć. My na to nie wyrażamy zgody, ponieważ uważamy, że takie miejsca powinno się chronić, a nie likwidować. I dlatego zorganizowaliśmy tą akcję, żeby wspomóc człowieka, który na to zasługuje. Ale ten człowiek żył tu lato całe zimę, w takich warunkach. To nienormalne przecież, prawda? Ale normalni przyjeżdżają, mówią, won, ty do wariatkowa możesz iść, a nie tutaj nam przeszkadzać. To jest komercja i z tym się nie mogę pogodzić. Wszędzie już wnika, te Bieszczady coraz mniejsze co robią. Ja się bardzo dziwię, dlaczego chcą go stąd wyrzucić, bo na przykład on tu nikomu ani nawet nie szkodził, a jak brał, to przecież brał rzeźby od miejscowych i wspierał też i miejscowych, bo jak wyrzeźbili gdzieś, to trzeba było sprzedać, za coś trzeba żyć, bo sezon nie jest taki długi, żeby przeżyć, proszę panią, całą zimę. W zimę nie ma dochodów, trzeba zarobić w lecie, żeby przeżyć i zimę. Tak samo jak i my, co wynajmujemy pokoje i to wszystko. Ja się dziwię, że po prostu chcą pana Waldka zabrać stąd. Gdy idziemy z wycieczkami na Połoninę, a łamie się pogoda, u niego zawsze jest ponczo czy folie. Potem człowiek od lat tu żyjący ma ogromną wiedzę i doświadczenie o zmianach klimatu, o zmianach pogodowych. I on przewodnikom zawsze wychodzi z wyciągniętą dłonią na rękę. Takich na przykład foliowych płaszczy będzie brakowało w tych budach obskurnych, które nas otaczają tutaj na parkingu głównym i obok tej galerii. A u niego zawsze jest, nawet nieraz nie ma w punkcie kasowym parku, ale u niego zawsze. No już od lat się włóczę tutaj po Bieszczadach. No i przeczytałem w internecie, że właśnie chcą to zlikwidować. No i zrobiło mi się bardzo przykro. No i nawet swój głos tam na tym Facebooku oddałem. Że jestem przeciwny temu, no bo to jest piękne i to jest tradycja. Było to tu od kiedy pamiętam i szkoda, żeby tego nie było. I zastanawiam się, komu zależy na tym, żeby to zlikwidować. To jest, słuchajcie państwo, 30 lat historii Bieszczad, historii tego regionu, historii Polski, bo tutaj no nie tylko ludzie z Bieszczad, przecież to przyjeżdża cała Polska, tak? Tutaj ludzie mają jakieś wspomnienia z tym miejscem związane. No 30 lat, no to jest kupę czasu. Waldemar Witkowski jest właścicielem budynku, natomiast działka należy do gminy. Jednym z powodów nakazu zwrotu gruntu ma być nieaktualna umowa dzierżawy. W efekcie artysta dostał nakaz opuszczenia oraz rozbiórki wiaty. Ten teren jest nam potrzebny, powiem tak, dla lepszego wizerunku, niedopuszczenia tutaj do jakiejkolwiek rozbudowy. Czyli powiem krótko, jedna połówka jest zabudowana asfaltem, to co na której stoimy. Druga strona, niech zostaną pomniki jedynie, które są wkomponowane w ten krajobraz i przynoszą pewnego rodzaju element jakiś tam historyczny, a pozostały teren przywrócić po prostu przyrodzie. Rekultywacja tych kolejn, wszystkie, które tam idą w kierunku chatki Puchatka. Generalnie ja się pogodziłem z tym w tym sensie, zresztą mówiłem do wójta, jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę stąd pójść, ja po prostu pójdę, bez żadnej wojny. Tylko panie wójcie, ja po prostu nie rozumiem tej sytuacji, bo to nie jest interes gminy. Być może pana kadencja się skończy, drugi wójt przyjdzie i powie, szkoda, żeśmy stracili takie miejsce. Przyjaciele Waldemara Witkowskiego zbierają podpisy w obronie kultowej galerii za pośrednictwem strony petycjonline.com. W ciągu 2 tygodni zebrali blisko 3000 podpisów. Powstał także profil na Facebooku Bronimy Galerii nad Berechami.